będą łezki dzisiaj? Będą, na pewno. Ciężko. Będą łzy na pewno. Na razie nie ma jeszcze, ale czuję, że będą. Jula z Plocią tyle lat. No, zleciało. Łezka będzie trochę wokół dzisiaj? No już była ostatnio i teraz na pewno też. A jak wspominasz? Bardzo miło. Plocia była od drugiej ligi, nie? Tak. No, to było. To były czasy. Ale fajnie, że zostaje w klubie i dalej będzie szkoliła następne pokolenia. Chciałam powiedzieć tylko, że jak przyszłam na pierwszy trening, to Aneta mnie od razu tak super przyjęła i to bardzo, było bardzo miłe. I pyta się mnie, jesteś kimś spokojną obozie? Mówię, no z tobą. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń. No, a Aneta to moja kompanka z lewej obrony, więc lewa strona zawsze się musi ze sobą trzymać. Ja mogę powiedzieć, że się tak ze mną zaopiekowała jak mama i bardzo o mnie dba. No ale to już tylko tygodnie, no i tyle, ale tak to naprawdę chciałabym jej bardzo podziękować za to, że tak mnie wzięła pod skrzydła i cały czas się mną opiekowała przez ten okres. Co to za kartki? Miałyśmy takie zadanie na spotkanku od Madzi, żebyśmy napisały właśnie, co myślimy na temat danej osoby. Oczywiście kontekstów sportowych, ale nie tylko. Na przykład tu mamy Klaudię Słowińską. Dobre i mocne strony. Kreatywna, pracowita, pomocna. Ja to pisałam, bo poznaję swoje pismo. Gdzie jest? No podrywacz napisał. Nie mogę. Tak, bo chodzisz i podrywasz. Nie możesz się ode mnie odczepić. Chodzisz i chodzisz. O. Duża drużyny? Nie, o co chodzi? Nie, bombowa jakaś. No, ty jesteś bombowa. Jestem bombowa. Ania, you need to translate. To kim? Okej. Okay. To jest oto? Ja. Yeah. To jest ne. I knew that one. I knew that one. Tłumaczyłam i very good. Plocia, mój mistrz. Trenerka Aneta to chyba była twoja pierwsza trenerka, co? No. I jaka jest trenerka? Fajna. Cię zapytali, kto jest twoją idolką i co powiedziałaś? Trenerka Aneta. Czyli, to jest twoja, czyli trenerka Aneta to jest twoja ulubiona piłkarka? Tak. Ja chciałam bardzo Anetce podziękować za wszystko i trzymam za nią kciuki i może kiedyś będzie mnie trenować. Aneta Plocka naszego klubu dołączyła w sezonie 2016-2017 z klubem przeszła drogę od drugiej ligi do Ekstraligi i rola papołolentajskiej kończy się, będzie nadal prowadzić zawodniczki z drużyny młodzicze U13. Plocka, wielkie dzięki! Za chwilę początek spotkania z składą zespołów. No, chodź, Olivia Krystman.